No to teraz o dupie Maryni. Dobra. Bardziej Szyc czy bardziej Adamczyk? Ale w jakim sensie? Do czego? Zależy do czego mój drogi. No. A jak myślisz? No serio, no przecież twój partner nie będzie oglądał. Pewnie ma gdzieś jakiś film. Pewnie ma gdzieś jakiś film. No. Nie, bo to są dwa różne światy, no nie? Bardzo. No. No ale to mówię, zależy do czego, no. Na pielgrzymkę. Na pielgrzymkę, obaj. Borys. Obaj, powiedziałam. Macie coś kula do picia? Wyobrażasz sobie Borysa na pielgrzymce? No idealnie, wiesz. Siebie również. Jak go znam następnego dnia, by wypił wodę tą muszalną. Tak. Ja zresztą raz miałam takie doświadczenie jako nastolatka, zresztą z Małgośką Szumowską a propos. Namówił mnie mój przyjaciel, że super jest organizowany taki wyjazd. Byliśmy małolatami, polska szara komuna, do Paryża. To był mój pierwszy samodzielny wyjazd za granicę. I że to, co prawda, organizuje Klub Inteligencji Katolickiej w Krakowie, ale to jest tylko organizator i że chodzi o to, że po prostu jedziemy sobie do Paryża za nieduże pieniądze, więc było nas na to stać. No i wsiadłam do autokaru i okazało się, że to nie jest bez znaczenia. Kto to zorganizował, to był zjazd Teze. No i ja, rozumiesz. Co to był za zjazd? No Teze, to jest no taka chrześcijańska, katolicka, prawda, takie stowarzyszenie młodych w różnych miejscach na świecie odbywają się te zjazdy. No i ja, rozumiesz, nie umiejąca się nawet przeżegnać, w tymże autobusie zamknęły się drzwi i zaczęły się pieśni. Jakie na przykład pamiętasz coś? Nie pamiętam. A ty naprawdę nie potrafisz się... Teraz już potrafię, nie wiem czy wiesz, ale zagrałam zakonnicę.